Na wspólnej wigilijnej kolacji spotkali się już w środę. Dzisiaj natomiast dyrekcja, nauczyciele i wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu zaprosili rodziców, przyjaciół i przedstawicieli życzliwych im placówek na świąteczne widowisko, w którym m.in. przypomniano, co tak naprawdę oprócz narodzin Jezusa liczy się w święta Bożego Narodzenia. Tym razem było szczególnie radośnie, bo jak podkreśliła dyrektor placówki, takie właśnie są dzieci, które tutaj się uczą. Dlatego przedstawienie w wykonaniu uczniów Ośrodka dla Niesłyszących z okazji zbliżających się świąt miało charakter wyjątkowo pogodny. Przygotowaliśmy piękne bożonarodzeniowe, myślę, że pastorałki, bo bardziej przygotowaliśmy się w tym roku pod takie radosne święta, kolorowe. Chcemy tym naszym występem złożyć życzenia tym, którzy są z nami przez cały rok. Wszystkim raciborzanom i wszystkim ludziom, żeby ten rok był rzeczywiście piękny, Boży i żeby się urodziło Boże dziecię. Spektakl to jednak nie tylko wspólne śpiewanie, ale również przesłanie, które ma nam towarzyszyć przede wszystkim w nadchodzące dni. Okraszone dowcipem i humorem, widowisko zwracało uwagę na to, jak ważne jest, by dzieląc czas z najbliższymi, oddać im pełnię uwagi, którą na co dzień rozpraszają tablety, telefony czy telewizja. Ten nasz piękny spektakl przygotowaliśmy z rodzicami. Rodzice szyli stroje, byli na próbach, mobilizowali swoje dzieci. To, że jest tak kolorowo i pięknie, to też jest ich zasługa. Dekorowali piękne nasze choinki, przynieśli nam ozdoby, razem z dziećmi je robili. Myślę, że będzie rzeczywiście kolorowo. Występem swoich podopiecznych placówka jak zawsze świętuje Boże Narodzenie, ale też żegna kończący się powoli rok. Oczywiście zawsze z pozytywnymi myślami i planami na przyszłość. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby naszym dzieciakom wiodło się, żeby w ich domach było dużo ciepła, dużo miłości. Ale też chcielibyśmy, żeby nasza placówka rozwijała się, żeby służyła dzieciom. Po prostu, żeby u nas było radośnie, jak w Boże Narodzenie. Tego dnia wszyscy uczniowie opuścili szkołę z prezentami, a ufundowało je działające przy ośrodku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyczek Nadziei.